Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Balcerak, jestem mieszkańcem Tłuszcza, to jest taka miejscowość w powiecie wołomińskim. Co ja tutaj robię? Jestem takim trochę człowiekiem, który czasami potrzebuje uciec od tego świata, potrzebuje mieć kilka dni na to, żeby gdzieś tam się wyrwać. I w tym roku pomyślałem sobie, że jeżeli już mam korzystać z tej ucieczki, to może warto komuś pomóc. Tutaj zacząłem wertować internet i znalazłem Kingę. Przeczytałem historię Kingi. Kinga jest mieszkanką Szatka, ma 13 lat. Jest chora na artrogryposę. To jest choroba polegająca na sztywności stawów. Ona już miała 13 operacji. Ona jest skazana praktycznie na wózek. Ale czytając jej historię, dowiedziałem się, że dzięki operacji, którą można sfinalizować za 350 tysięcy złotych, tej dziewczynie można diametralnie zmienić życie, tak? Czyli ona z tego wózka może już stanąć na nogi i może normalnie funkcjonować w tym świecie. I tak sobie pomyślałem, że korzystając z tego, że ja coś muszę zrobić, tak, w tym swoim życiu trochę zresetować tę swoją głowę, to pomyślałem sobie, że być może jej pomogę przez to. Ale szukając jakiegoś celu, w jaki sposób mogę jej pomóc, pomyślałem, że muszę zrobić coś dużego, tak? No i tutaj pojawił się projekt Wisła. Ja jestem kompletnym amatorem, jeżeli chodzi o kajakarstwo. Ja w pierwszego dnia, tak mówiłem, już życiówkę pokonałem, czyli te pierwsze 20-15 kilometrów. No i potem już tak płynę. Jestem teraz na 870 kilometrze i coraz lepiej jest mi z tym wszystkim. I w tym wszystkim chodzi właśnie, żeby Kinga, ten cel, który przed nim jest duży, był w miarę porównany z tym moim celem. I tak sobie razem gdzieś tam koporymy w tym wszystkim. Gniew to miasto turystyczne, ale przede wszystkim miasto przyjazne innym ludziom. I tutaj jakby akcji, którą tutaj promuje pan Jacek, postawmy Kingę na nogi, jakby ja otrzymała tutaj jakby duże notowania w naszym samorządzie i postanowiliśmy tutaj pana Jacka wesprzeć oczywiście i przywitać odpowiednio. Bo warto pomagać drugiemu człowiekowi. Jeżeli oczywiście jest szansa i są chęci i wiara w to, że się na pewno uda, to trzeba pomagać i my jesteśmy jak najbardziej otwarci. Także wspieramy takie akcje i dlatego też tutaj jesteśmy. Ja prowadzę taką stronę na profilu facebookowym, Postawmy Kingę na nogi. Tam opisuję codzienne relacje z tego, co się dzieje, jak wygląda sytuacja Kingi. Próbuję Państwu opowiedzieć jej chorobę, próbuję przybliżyć Państwu Kingę. I tam również jest link do zbiórki, którą prowadzimy na stronie Fundacji Się Pomaga Kinga Grześkowiak. Tam Państwo na stronie Postawmy Kingę na nogi wszystko znajdziecie. Dodatkowo jeszcze prowadzimy taki portal aukcyjny, gdzie mieszkańcy Tłuszcza, Szatka i innych miejscowości wystawiają na aukcje swoje rzeczy i ze sprzedaż tych rzeczy dochód idzie całkowicie na leczenie Kingi. Kwota jest spora, bo to 350 tysięcy złotych, ale myślę, że zrobimy to. Jest sporo grupa osób, która się zawzięła i postawimy tą Kingę na nogi. Ja będę bardzo gryzł wodę do końca, żeby dopłynąć do tego Gdańska, ale to też nie koniec, tak? To jest dopiero początek pewnej drogi, to jakiś tam pewien etap, a finałem będzie to, że my Kingę postawimy na nogi i pójdziemy z nią na spacer.